Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, trochę jestem padnięty, więc mówię już tak delikatnie ze zmęczonym głosem, ale mam nadzieję, że zrozumiecie mój przekaz. Przez ostatnie, słuchajcie, kilka dni mieliście problem z zalogowaniem się na stronę. Dawaliście mi informację, że coś tam wolno chodzi, nie można się zalogować i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no i chciałem to powiedzieć publicznie. Okazało się, że za dużo wygrywamy. Coraz bardziej, coraz więcej osób, jak widzicie, dołącza codziennie po kilka nowych osób. No i pojawił się mały problem. Otóż, tak jak ja wam cały czas mówię, dziady to nie są wasi przyjaciele. Oni nie stawiają tych firm po to, żeby wam rozdawać pieniądze, a jak wiecie, ile mamy już ludzi w akademii i niech tak co weekend, jak widzę, kasujecie ich na setki, na niektórzy na parę tysięcy, no to ta masa robi, ma skala tych wygranych zaczyna robić wrażenie. Słuchajcie, no i muszę to powiedzieć, okazało się po konsultacji z panem, który opiekuje się moją stroną, bardzo mądrym panem, że na stronę ktoś próbował nieudolnie, bo nieudolnie, ale się włamać. Popodmieniał jakieś tam pliki, choć były różnego rodzaju zabezpieczenia, no i powiem wam, że dało mi to trochę do myślenia, że jednak oni nam tak łatwo nie odpuszczą. No cóż, po szybkiej konsultacji, tak jak wam mówiłem tam szczegóły, pan, który opiekuje się stroną, zaproponował zupełnie inne, dużo droższe rozwiązania. No i natychmiast je oczywiście wprowadzamy. Ja tak jak cały czas wam mówię, nie ma takiej możliwości, żebym się poddał. Będziemy ich skubali coraz bardziej, bardziej i bardziej i bardziej, tak jak mi ostatnio wrzuciliście linka, ile to na przykład firma STS zarobiła na mistrzostwach, nie pamiętam, czy tam dobrze kojarzę, 500 ileś miliardów, tak? Jakieś takie kwoty były, także słuchajcie, no tu niestety kasa wchodzi ogromna w grę, więc oczywistą rzeczą jest, że jeśli pojawia się Akademia Gry, która lepiej, gorzej, ale coraz więcej tych wygranych się, że tak powiem, robicie, coraz więcej generujecie wygranych kuponów. Jest nas coraz więcej, jest nas naprawdę już bardzo, bardzo dużo i uwierzcie mi, mamy też tak zwane grube ryby, które nie caskają się, grają dużym kapitałem i wygrywają naprawdę spore pieniążki. Więc sami tam liczyliście, jak tak te 2000 osób wygra po tylko jakieś tam paręset złotych co weekend, no robi się to naprawdę ogromna kwota, no i dlatego to komuś przeszkadza. I prawdopodobnie dlatego ktoś, nie wiem, tak oczywiście sobie tylko domniemuje, jak to się mówi, tak sobie głośno myślę, no komuś przeszkadza ta strona, prosta strona w sumie, bo tak jak wiecie, tu nie chodzi o to, żeby zrobić fajerwerki za 100 tysięcy stronę i żeby to wszystko było jakieś takie, wiecie, tu generalnie nam chodzi o to, żebyście wy zarabiali pieniądze, i żebyście wygrywali, żebyście coraz więcej wygrywali. To jest główny cel. Słuchajcie, no więc tak jak wam mówię, wprowadzamy mega kosztowne zabezpieczenia. Już cały sztab ludzi z panem na czele pewnym się za to wzięło, więc mam nadzieję, że już drugi raz takiego numeru nie będzie. No i cóż, w tej chwili wszystko już działa, także mam nadzieję, że już nie macie żadnych problemów. W tym tygodniu przeniesiemy się na specjalny serwer dedykowany tylko nam. No i mam nadzieję, że to wszystko będzie już naprawdę hulało, że miło. Także dziwna sytuacja, bo tydzień temu, jak wiecie, ogłaszałem tak zwane tajne patenty. Oczywiście one wypalą, broń Boże, żaden włam na stronę nie zablokuje tego. Tak jak mówiłem, dla członków Akademii Gry już niebawem to będzie naprawdę prawdziwa petarda. Oczywiście, tak jak wam powiedziałem, cicho sza, broń Boże, nikomu tego nie mówić. To wszystko zostanie wysłane do was na adresy prywatne, domowe, czy tam gdzieś wskażecie, obojętnie. Może pomyślimy o jakichś tam paczkomatach. Będzie do tego stworzony krótki regulamin. Prawnik już nad tym myśli. Taki, żeby nikomu nie przyszło do głowy rozpowszechniać tego, co otrzyma na piśmie, no tak naprawdę na piśmie, na kartce papieru. Ja wam gwarantuję, że to, co przeczytacie,
no to będzie naprawdę, jak to się mówi, grubo. I ja tego, tak jak wam powiedziałem, nigdy w życiu nie upublicznię, nie wrzucę absolutnie na żadną stronę. Nie ma możliwości, dostajecie to tylko wy, ci, którzy mi zaufaliście. Zobaczycie, jak to wywróci wasze myślenie o zakładach bukmacherskich, jak będziecie po cichutku skubali tych mistrzów, którzy robią wszystko, żebyście nie wygrywali. Słuchajcie, no to tyle, nie będę się rozgadywał. Dajcie mi jeszcze znać co do jednej rzeczy, bo dostaję masę maili, naprawdę masę maili dostaję. I cały czas się zastanawiam, czy wy chcecie, czy nie chcecie, żeby powstała taka... No bo sami widzicie, jak dużo informacji przekazujecie na Signalu. Ja nieraz wstaję rano, czy tam koło gdzieś koło południa wchodzę, patrzę, a tam jest po 300, po 500, po 700 wiadomości. To jest szok. I tak jak ostatnio wyczailiście w rewelacyjnie to Fulham, no to macie, widzę, jest bardzo dużo tak zwanych bardzo dobrych już specjalistów, którzy mają bardzo dobre informacje na temat różnych zespołów, czy to różnych tam patentów. Testuję w tej chwili, mam nadzieję, że niebawem opublikuję. Puściłem ostatni kupon. Nowe znalezisko jednego z was na 1,5 gola. No powiem wam, że na razie wygląda fajnie. Bardzo fajnie to, chłopaku, wyczaiłeś. Wiem, mam nadzieję, że mnie będzie słuchał. Tak jak mówię, dzisiaj puściłem ostatni kupon. Jeśli on się zapnie, pokażę wam, czy się zapiął, czy się nie zapiął. Tam jest kurs bodajże ponad 2 z kawałkiem z 3 meczy. Więc 2,40 jakoś tak. Więc jak to się zapnie, wrzucamy, lecimy z tematem i kroimy ich jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Pamiętacie, ja mówiłem rok temu, 2 lata temu, będzie bolało. Będą te wygrane bolały, bo dziad ma nas wszystkich za idiotów. Myślą, że będą nam dawali karty VIP-owskie, jakieś platynowe, wiecie, członkostwa, a my będziemy topili kasę. I nagle pojawił się ktoś, pewna grupa ludzi, która, tak jak cały czas mówię, jest niesamowicie kumata. Niesamowicie kumata. Niektórzy z was naprawdę mnie tak zaskakują, że jestem w szoku i to jest bez cukrzenia. No i wymyślacie coraz to fajniejsze sposoby. I podoba mi się, że ja rzucam na przykład pomysł na przykład 1,5 gola, a wy za chwileczkę sami wymyślacie jeszcze inne ciekawe sposoby, jak to tego dziada można jeszcze bardziej skubnąć. Do wszystkich nowych mam serdeczną prośbę, przeróbcie materiały, nie zgadujcie, broń Boże, czy wygra Feyenoord, czy wygra Ajax, czy wygra ktoś tam, bo widzę, że takie wpisy też są. Nie zgadujcie. Porzućcie raz na zawsze ten świat zgadywanek. Naprawdę. A zobaczycie, jak łatwo jest z nimi wygrywać. No może nie łatwo, w cudzysłowie łatwo. Bo łatwo nigdy nie będzie. Bo sami widzicie, że jak coś jest łatwo i dobrze idzie, to oni to za chwileczkę blokują. No to jest normalna rzecz. Ale przeróbcie materiały i zobaczycie, porzućcie na zawsze tą zgadywankę, bo widzę, że niektórzy tam uprawiają zgadywankę, ale to widzę, są nowe osoby. Czy wygra Feyenoord, czy wygra Ajax? I wy próbujecie to rozkminiać na zasadzie sportowej. Słuchajcie, kompletnie nie tędy droga do wygrywania. Nie da się w ten sposób wygrywać. No naprawdę, tak gra cały świat i 90% z tych ludzi ciągle wtapia pieniądze, bo oni ciągle liczą, ciągle, wiecie, nie da się tak. Także słuchajcie, jeszcze co do pomysłu, bo tak jak zacząłem mówić, dostaję masę maili od was. Oczywiście pewnie dostaję od tych ludzi, którzy są bardziej leniwi, a może nie mają czasu, no nie wiem. I oni strasznie domagają się grupy na Signalu, żeby zrobić takie typy, żeby mieli, no że tak powiem, na gotowe, tak? Więc dajcie znać na Signalu, co o tym myślicie, czy to, co... o czym rozmawiacie, te kupony, które wrzucacie, czy wrzucać tam na tego Signala, żeby ktoś miał po prostu na tacy, czy nie chcecie, czy wolicie, żeby jednak ci ludzie również ruszyli 4 litery i się wysilili. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy taka grupa byłaby dla was dobra, czy niedobra. Oczywiście wszyscy z Signala mieliby do niej dostęp, a ja wrzucałbym wasze przemyślenia, swoje przemyślenia, bo sami wiecie, że dzisiaj jest pewien mecz, który trzeba zagrać, ale nie wszyscy przerobili materiały, więc nie wiedzą, o co chodzi. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego,
A tym, co się próbowali włamać, no cóż, no serdeczne pozdrowienia, jak zwykle, środkowym palcem. No i cóż, na pochybel. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, będą te wygrane ich bolały. Będą. Wiem o tym i cieszę się niesamowicie, bo wiem, że tych wygranych będzie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. A jak dostaniecie tak zwaną pocztą list, to dopiero zobaczycie, jakie będzie duże wow. Ale informacje na Signalu już niebawem. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.